Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie rozmawiać o sekretnym agencie, który okazał się właścicielem czy szefem tego laboratorium, do którego weszliśmy. Zobaczmy, moi drodzy, moja teoria jest następująca: czy to nie czasem agent jest twórcą z KBD Toilet? Zaczynamy, zapraszam serdecznie, zostawcie lajka. Like Dzisiaj wasze teorie oczywiście również się znajdą w komentarzach. Zaczynamy, słuchajcie, przede wszystkim zacznijmy od tego momentu, gdzie oni się tutaj udali do tej bazy. Słuchajcie. I, to znaczy, tego bazy, czy raczej tego obiektu, tego miejsca, gdzie były porozrzucane wszystkie, czy umieszczone wszystkie elementy z sojuszu, ale i nie tylko. I tutaj mieliśmy ważną informację, podobno napisaną Grekom, natomiast Skiby Toilet, ale dzisiaj zajmiemy się nie tym, a raczej sytuacją, właśnie tutaj, który jest na tym plakatu, gdzie jest napisane, że to tak naprawdę rząd odpowiada za może nie do końca, no w sumie też rząd, ponieważ to on jakby zlecił badania nad tym nowym, nie wiem, czy to może być jakiś wirus, być może czy jakąś inną substancją, która powodowała ewolucję ludzi. Natomiast doszło do jakiegoś błędu, a nie wiadomo czy zamierzonego, czy to było celowe działanie, czy być może to było zrobione przypadkiem. Natomiast jest tutaj informacja, że Alpha Hills, czyli te wzgórza alfa Laboratorium wzgórza Alfa dostało nowego administratora. I od tego momentu, kiedy sekretny agent, tak naprawdę, stał się tym nowym administratorem, od tego prawdopodobnie momentu starzyły się. Zdarzyły się wirus. Zresztą dlaczego? To trafnie w ostatnim odcinku. Jedna osoba właśnie Kubik chyba zauważył, jeżeli się nie mylę. Zobaczcie sobie, tu mamy datę 2.07, która jest bardzo istotna. Jak wejdziemy sobie do Buma i na jego shorty, na pierwszy odcinek z shortców, to zobaczycie sobie również tą, tę datę. Uwaga! Tu mamy sezon pierwszy. My potrzebujemy pierwszy odcinek z Kibidi Toilet. Tutaj. Słuchajcie, ja sobie rozszerzę do opisu, jak widzicie 7 luty, więc 7 luty, a tu jest również 7 luty. Także też data jest nieprzypadkowa, słuchajcie. Rok to oczywiście tutaj jeszcze nie wiadomo, natomiast zobaczymy, czy czasem odcinek 79 nie będzie w tej kwestii jakoś mega istotny, tutaj, prawda. Zobaczmy jeszcze co było w odcinku 19 tak naprawdę jeżeli mielibyśmy być już tak bardzo dokładni 18 19 pojawił się tytan kamera z tego co widzę tak tutaj tytan kamera walczył to był odcinek 19 natomiast być może bardzo ważny będzie odcinek 79 dla całej fabuły nie? natomiast jak widzicie data 2.07 jest powiązana z pierwszym odcinkiem Skibidi Toilet więc wydaje się że rzeczywiście to, że naukowiec w jakiś sposób jest powiązany, czy naukowiec raczej sekretny agent, czy w jakiś sposób jest powiązany z tym, co się wydarzyło w tym laboratorium i wycieku tych wszystkich rzeczy, tak? czyli pojawieniem się skip Toilet jest tu jakiś związek przyczynowo-skutkowy, bo zobaczcie się, pojawia się agent, sekretny agent jako nowy administrator, a następnie z datą 02.07, a następnie pojawia się pierwszy odcinek z Kiwili Toilet* do tej samej dacie, więc wydaje się, że być może ten nowy administrator, bardzo ciekawe jest też, że on ma rękawice na rękach. Ciekawe, nie? I tutaj jest informacja, że gover... rząd Sponsoruje podziemne laboratorium i wyznaczył nowego administratora. Szczegóły i powody, dlaczego jest to nowy administrator, nie są znane, pozostają z tajemnicą. Więc jak widzicie, być może jest tak, że albo, bo mamy do czynienia, albo z tym, że to sekretny agent w jakiś sposób sprawił, że to. Substancja, że ten wirus, czy cokolwiek, co sprawiło, że mamy Skibdi Toilet, to on to sprawił, być może, albo ktoś na jego zlecenie to zrobił, albo nie ma z tym związku i po prostu tak naprawdę to, to jak te, ten właśnie naukowiec Skibdi Toilet odpowiada za to. Jest to ciekawa, ciekawa teza, natomiast tak jak mówię. Jest to o wiele, naprawdę ten agent od samego początku wydaje mi się mega, mega totalnie dziwny. Tak, jakby działał na niekorzyść sojuszu, albo raczej wykorzystywał ten sojusz, żeby zdobyć coś. Być może jest tak, że on również działa po złej stronie i on po prostu szuka tam antidotum na, na Skibidi Toilet, żeby po prostu zniszczyć to raz, a dobrze. Ewentualnie wydaje się, że może tam być jakaś machina. Maszyna, która odpowiada za tworzenie albo klonowanie Cabidi Toilet. I dzięki temu ich jest tak dużo, że po prostu to nie ludzie się zamieniają w Kabidi Toilet, tylko, po, albo w jakiś w sposób embriony ludzkie tam są, jakoś wytwarzają tych ludzi i łączą z toaletami. No jest tutaj bardzo dużo do powiedzenia. Przejdźmy teraz do Waszych teorii. Okej, okay, moi drodzy, no to mamy wasze teorie. Grod moja teoria to. To, że naukowiec toilet stworzył glitch toaletę, no i jak pokonali glitch toaletę, to naukowiec chciał stworzyć więcej, ale mu nie wyszło. Ta ręka takiego Spider Toalety z 44 odcinka. Aha, okej. Okay. Być może, być może tak jest. Wydaje się, że za, to naukowiec odpowiada za glitch toaletę, natomiast zastanawiam się, czy rzeczywiście naukowiec stworzył astro, astro toalety, bo naukowiec po nie potrafi mówić, a astro toalety tak, więc. To jest bardzo dziwne, i wydaje się, że naukowiec to jest po prostu on nie stworzył astrotoolu, tylko ktoś inny. Kacperos, Brod. W odcinku 70 Part 2, jak zapalają światła, czyli kamerameni, to widać ducha kameramena. Prawdopodobnie to jest zakochany kameraman. To znaczy, wydaje się, że nie, ponieważ to było po prostu. Czasami tak jest, że jak renderujesz jakieś rzeczy w Source Filmmakerze i jak dana ściana jest taka może odbijać po prostu jak lustro działać więc w tym wypadku wydaje się że to nie były duchy tylko po prostu taki błąd w renderingu coś no ta, ściana, ściana zadziałała jak lustro I, i dlatego jest w ten sposób raczej obstawiam że boom nie bawi się tutaj w duchy i takie rzeczy ewentualnie to być może były te świecie. W parcie drugim kameraman tu się pojawił jako taka pacynka, o w ten sposób, więc może to on był tutaj ten Skibi, Toilet, nie? Z tą pacynką. No dobrze, mamy ostatnie z Discorda. Nasz specjalne duo Plunger i Speaker teraz niczym Escape Room będą podążać albo do naukowca, albo się wydostać, bo 99 szans jest na to, że nie wiedzą o tej drugiej grupie. Nawet trzy grupy już są gdzie jest large TV albo mogą się spotkać bo jeszcze mamy grupę z kobietami przypadkiem z tym składem albo nawet spotkają się z trzecim zespołem co do tyłu co od tyłu góry weszli to jest najbardziej prawdopodobne zważywszy na to że na table, tablecie nastąpiło przejście do naszej, naszej piątki to znaczy jest, myślę że będzie tak że oni będą w mega opresji i albo spotkają grupę drugą, potem będą w mega opresji i kobiety uratują ich w jakiś sposób. Obstawiam, że w ten sposób to będzie, że oni po prostu zostaną jakoś uratowani przez jedną z tych grup. Jestem ciekaw, jak się to zakończy. Myślę, że odcinek będzie teraz szybciej. Na razie nie ma żadnych przecieków na ten temat, ale zobaczymy.